dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman Szalone Kurliki alias Rayman Raving Rabbit. Jest ze mną moja najwspanialsza herbatka, którą bym sobie od czasu do czasu popijał na tym nagraniu. I ogólnie, co się stało między odcinkami? No zauważcie zmianę. Zdobyłem klatki i jeżeli chcecie, abym zbierał klatki między nagraniami, to napiszcie, a jeżeli nie chcecie, żeby dowiedzieć się, gdzie są te klatki, to też napiszcie. Tak, odblokowałem bossa, więc możemy do niego iść. I ogólnie, kto oglądał u Pomidorowego luźne nagrajmy na luzie w Rayman 3 Hodlum Havoc, a raczej według niego Hodlum City Mensch, co nie wiem, czy poprawił. Ale teraz ci mówię tak oficjalnie, że to jest Hodlum Havoc, nie Revenge. Ła. Właściwie nie wiem, co z tym gostkiem zrobić. I jak u niego oglądaliście LP z Raymana trójki na Game Boya, to zobaczcie, że... Ej, coś się stało. Ja nie wiem, co z tym mam zrobić. No niestety. W każdym bądź razie przechodzimy ten let's play. No nie wiem, jak to będzie. Nagrywam ten odcinek po odcinku, to znaczy ten odcinek po odcinku, tylko Raymana... Sonika 2 i teraz Raymana Szalone Kurliki. No i zostaliśmy nową moc, jaką jest Gothic. I teraz nie nabijam się z Gothica, gdyż to jest bardzo fajna gra, chciałbym zrobić z tego let's play, możliwe, że kiedyś będzie. Jak przekonam się bardziej do nagrywania z peceta. I tak. Możemy chyba... Zaczynać kolejną planszę i ogólnie ten Gothic jest... Ten Gothic to jest naprawdę Gothic. Jak widzieliście kiedyś punka albo człowieka nazwanego emo, to zrozumiecie, o co chodzi. Więc to jest Gothic. I on ogólnie pluje gumą. Ale zrozumiecie, że ta guma będzie potrzebna. I ogólnie gangsta już chyba w ogóle się nam nie przyda. By the way. Tak sądzę. I tak, oczywiście rzeczy z Raymana... Fail. Ale ja o to nie dbam. W każdym razie, jak widzicie, rzeczy z Raymana jedynki wracają. To jest głupie. Teraz na serio się czuję, jakbym grał w Raymana jedynkę. Przez ten poziom. Nie jestem z tego, bo są to jakieś małe zmiany, te kurliki, tak nie pasują tutaj, ale dobra. I właśnie to robi Gothic. Zakleja nam. I tu jest więcej tej gumy, niż on strzela ze swojej jamy ustnej. I to jest dziwne. Ale fajne. Bo prawdopodobnie do tego miał być w Raymanie Szalone Kurliki również na peceta. I tak, gość, który nam robi na złość w Raymanie jedynce, powrócił, tylko ze zmienionymi sprite'ami. Zabawię sobie tego lumka, bo czemu nie? Pyk, pyk, jesteśmy. I jednak przypadło mi do gustu to robienie live play'a na, jeśli chodzi o Raymana. Że Raymana bardzo fajnie się nagrywa, jeśli chodzi o live play, etc, etc. No i sądzę, że chyba Raymana trójkę oraz Raymana Szalone Króliki na PC, tak jak i Raymana trójkę na Game Boya, Advance'a i oficjalne Let's Play z tej gry będzie live play. Kurde. Gdybym się bardziej zagłębiał w kanonikę tych gier.
Chyba teraz coś zamiłem. Widzę buzię w tym tęczu. O kurde. Zamiłem. Chwila. Może pomoże mi... Tak! Yes! Widzicie, to jest... To znaczy, że jednak jestem mądry. Bądźcie ze mnie dumni. Nie wiem, za ile klatek się odblokowuje kolejny boss, więc będzie ciekawie. I oczywiście te ludziki z Raymana jedynki powróciły też ze zmienionymi sprite'ami. Yes. Ale fajne jest w ogóle to, że otoczenie się zatrzymuje, kiedy my zmieniamy te sprite'y nasze. Cool sprite, moce. Są moce, pixel, moce. Nie ktoś będzie do mnie miał bólu, że ja myślę, że to są te. Że to są zdolności, a to moce. Albo sprite jeszcze lepiej. Ale to są moce. To są jak puszki w Raymanie Trójce. Kto nie grał w Raymana Trójkę, ja tego nie mogę zaspoilować w ogóle. W Polsce zauważyłem, że Rayman jest strasznie popularny. Tak, by the way. Znaczy, dwójka i trójka. Oczywiście w mojej szkole nikt nie zna gustu i nikt nie grał w Raymana. Wiem, że z okolic z mojej klasy nikt nie grał w Raymana, więc... Żal unsów dla nich. Nie wiedzą, co tracą. Okej, okay, to musimy dać tu. Teraz wsunę sobie klawiaturę, popiję sobie herbatkę. Herbatka na orzeźwienie, herbatka mocy, szczerze polecam. 11 na 10. Dobra, ale lecimy dalej z Raymanem. Tak szczerze polecam pić herbaty, bardzo fajnie. Odprężająca. Możemy powiedzieć, że... Regenerująca umysł. Znaczy wiem, jak to zabrzmiało, ale... Przepraszam ogólnie, że piję za... na wizji, że tak tujmy, ale... No cóż, czasami jak zaschnie człowiekowi w gardle, to nie ma przebacz, musi się czegoś napić. I nie jest to koniecznie alkohol. Ja przeczę alkoholowi tak właściwie. Więc nie pijcie alkohol. Ja jeszcze nie mogę i nawet jeśli bym mógł, to nie piłbym. Nie. To się nie zdarzyło. Aha, fajnie, że muszę wracać całą drogę, żeby... To będzie długi let's play. To będzie bardzo. W ogóle podobają mi się te animacje. Wiem, jak on tak swinguje. Swinguje, Boże, jest takie słowo. Chyba kiedyś było swing, coś takiego. Jak się tak buja. To jest taka fajna animacja. I ten Rayman się tak właściwie nie może zdecydować, no bo raz jego moce to są puszki, z puszki, raz jego moce to są z jego ręki, tak? Ej, tej siwki nie było! To co ja miałem zrobić? Dobra, zapiszę. A tak w ogóle ci, co są ciekawi, jaki... jego emulatora używam na PSP, to GPSP, Kai. Czemu Kai? Po pierwsze śląskie, po drugie obsługu... Nie wiem, czy to jest tak naprawdę, ale tak słyszałem, że GPSP Kai obsługuje nie dość, że większą liczbę gier, to naprawia pewne błędy GPSP,
oraz obsługuje gry japońskie. Nie wiem, czy oryginalny GPSP obsługuje gry japońskie, ale mam nadzieję, że tak. Because why not? Strasznie nie umiem posługiwać się tym wspinaniem. Wolę jak jest 3D w Raymanie Trójce. Tam to było doprowadzone do perfekcji. Dobrze. Dobrze. Aha, myślałem, że jakiś spike. Full spike. Jakiś... Nie, jest... collision glitch miałem. Yes. I to chyba też z Raymana jedynki jest, nie wiem, dawno nie grałem, raz tylko przeszedłem. Sorry. Znaczy tam mogę na różne sposoby przechodzić. Oczywiście Size Matter po prostu doprowadziłem do perfekcji przechodzenie Size Matter, ale... Okej. Okay. I długo ogólnie mam nową zdolność, nie wiem czy to jest w Raymanie Trójce na Game Boya, ale tutaj jest... możemy też... pół pięścią. Butem rzucać naszym. Poza mi. Chyba tak. Buzie widzę już w tym całym szybku. Co? Co ty? Odeszłem na chwilę. No dobra. Więc lecimy dalej z tym. O kurde. Ogólnie śmieszne jest to, że sprites się ogólnie resetują, jak zmieniamy naszą... Nie mogę powiedzieć, że postać, tylko... No jak zmieniamy naszą moc, no już dobra, podkoloryzuję to do mocy. O, to żeś mi daliście wybór. Chyba tutaj mamy jakiś Colonial Jungle. Strasznie mi się kojarzy ze Sonic Adventure 2, pozdro dla komaty. A tu Mountain Top. To jest chyba jakaś minigierka, więc zacznijmy od regularnego poziomu. Bo czemu nie? O kurde. Czy to jest ten damage? Jej. Ciekawe, czy tą gumą możemy zaatakować również przeciwnika. Możemy, fajnie. Szkoda tylko, że Gangsta Rayman praktycznie nic nie potrafi do atakowania. Jest po prostu bezużyteczny według mnie. Tylko w tym picture nie, jak to się nazywało? Nie pamiętam tego świata z Raymana jedynki. Znaczy, to chyba było coś tam Music City czy jakoś tak, może coś ten deseń. Ten mi poziom właśnie to przypomina, tamten raczej, z poprzedniego odcinka. No. I co, co ty? Ogólnie to jest też pierwsza gra na Game Boya z Raymanem, gdzie wyświetlany został pasek życia. Więc brawo Nintendo! To znaczy Ubisoft, bo Ubisoft tworzy gry z Raymanem, ale pozdro dla komatych. Pozdrawiam dla komaty. Jak ktoś wie, o co chodzi z Brawo Nintendo, to niech napisze w komentarzu, że wie. Będę wiedział, że on wie. Już! Kurde! No bo tak fajnie. Ten glitch zepsuł mi marzenia. Kurde, mol. Ten glitch zepsuł mi marzenia. Pyk. Właściwie nie wiem co się stało, chyba miałem jeszcze ten przycisk skoku naciśnięty. Myk. Myk. Ogólnie mam nadzieję, że teraz nam nie zabraknie tych klatek.
bo inaczej będę smutny. Będzie mi przykro wtedy. Co, ja chcę wyżej. Dziękuję. Oła. Niedobrze. Bardzo niedobrze bym powiedział. Na dwa kity praktycznie jesteśmy. Dycham. A jednak się nie restują. To było chyba jakieś moje przewidzenia. A nie w tą stronę, spoko. Czerwony. Okej. Uznam, że to było zamierzone. No. W każdym bądź razie zginęliśmy kolejny raz w tym odcinku. Strasznie dla mnie w tym Raymanie. Ale jest fajnie. Jak dla mnie to jest fajnie. Ała. W każdym razie nikt się nie skarży. Chyba sobie pogranduję życia. Po tym nagraniu. Bo sądzę, że inaczej zginę. Gdzieś później. Ej, a jeszcze mamy bossa. No pięknie. Zapiszę sobie dla ostrożności. Because why not? Nie będę cofał. Nie będę taką lama. Nie będę używał save state'ów. Save state'y będę robił, kiedy zrobi się game over. Yes! Dobra, save state. I teraz idziemy do minigierki. Bo minigierki są spoko. Mam jedno życie i to jest tak przygnębiające dla mnie. Dobra. Zobacz. Aha, to jest znowu ten szybki poziom. Spoko. 2 na 10. Wiesz, jak... Ała. Ten poziom przejdę, to odblokuje mi się ten kart racing. Dlaczego mi się wydaje, że ta siwka jest inna? Jeszcze bym tej siwki kompletnie nie ogarniał. Chyba tego poziomu nie przejdę. Tak sądzę. Nie ogarniam tego poziomu. Aaa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 
Ząbki robimy speedrun. W ogóle, kto kiedyś nie chciał, powiem, że gracz, kto by kiedyś nie chciał, żeby do niego jakiś światowy rekord z jakiejś gry należał? Ja bym chciał. Gdyby jeszcze moje Sonic Generation na PlayStation 3 żyło, to bym chętnie spróbował pobić rekord świata w którymś z poziomów. O co to chodzi? Ja czy zdążę? Jak nie zdążę, to... Chyba nie zdążę. Chyba na pewno. Ale jest! Zapisują się progresy. Nice. Dobra, to chyba pójdziemy sobie do tego bossa. Bo wiesz, jestem ciekawy, jaka moc się nam teraz odblokuje po tym bossie. A po drugie, czym ten boss będzie. Okej, nie ogarniam. Ała. Aha. Cześć. Wyjątkowo sobie dam save state'a. Muszę ogarnąć tego bossa. O co w tym chodzi? Jeśli nie przejdę go w tym odcinku, to... Co on robi?
Ej, monitor mi się ciągle wyłącza, ja muszę sprawdzać, czy się nagrywa. Co pan już zrobi? Sądzę, że to jest coś tak oczywistego. Dlaczego to jest... Czyżbym musiał użyć nowej mocy? A dobra, to wczytujemy save'a i teraz wiemy, o co chodzi. Dobra. Teraz może... Teraz to jest walka. Teraz to jest równa walka, przynajmniej wiemy, o co chodzi. Bum. Jezu, ale ten Gothic Rayman jest... wolny. Ale cóż, to jest za mną. No co jest, no skocz... Te dźwięki są bezcenne. Gini! Gini! O, teraz będzie babcia. Babcia jest fajna. Więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. I cóż mogę powiedzieć, zapraszam na kolejny odcinek, który nie wiem kiedy będzie, ale będzie, nie bójcie się. I w przyszłym odcinku będziemy zajmować się tym światem, już do niego sobie wejdę, żeby nie było. To zapiszę sobie, więc tak, dzięki wam za oglądanie i nic nie mogę wam więcej powiedzieć jak cześć.